Michał, tańcowałem dla Michała. Jeden duży, no wy nogi do góry. Znaczy nie wiem. A drugi jeszcze mniej. A drugi mały, miałeś tak na palcach stanąć raczej. Tak, nie ja tu jestem. Klaudia, weź tu piąteczkę. Tak, sesja Karolina. Klopi. Nie. Jesteś czego chcesz? Ja nie chcę. Ja nie chcę, Ej! Dzień, piękny uśmiech, ładnie. Reklama pasty do zębów. Nie skarżę, bo jaśmy tam kosy najlepszy uśmiech. Nie, jakiś uśmiech. Teatralna po gromce sceny. Działa już czwarty rok. Teraz dzisiejsza premiera to nasze czwarte przedstawienie, uczestniczą w niej 8 osób, 8 dziewczyn w wieku od 11 do 14 lat. Wcielają się one również w role męskie, myślę, że to jest w tym przedstawieniu ciekawe. Także zapraszam do obejrzenia naszego przedstawienia. Witam serdecznie wszystkich fanów dobrej zabawy. Dzisiejszy program to wyjątkowe spotkanie. Trochę w nim teatru, ale nade wszystko duża porcja humoru i muzyki. Pani w pierwszym rzędzie patrzy na mnie znacząco. Pewnie się zastanawia, czy ja temu wszystkiemu poradzę. A dlaczego nie? Na pewno spróbuję. Teatr znam, byłam nieraz. No tak, i co jeszcze wymieniłam w reklamie tego programu? A, muzyka. Tu jest pewien problem, bo to nie tango mi wychodzi. Pozwólcie, że ktoś mnie wyręczy. Gdzie znajdziesz takiego pięknego, cudownego jak ja? Nigdzie nie znajdziesz, bo takich już nie ma. Jak dinozaur wymarły jedyny egzemplarz to ja. Nigdzie nie znajdziesz, bo takich już nie ma. Krót to świetna organizacja. Koledzy mnie wyręczyli, państwo trochę się odprężyli i odpoczęli od mojego widoku. Niektórzy, nie łudzę się, że wszyscy zdążyli nawet ze mną zatęsknić, rzecz jasna, a ja świeżutka wracam na scenę. Ale przejdźmy dalej, bo ja tak tu o sobie, a państwo pewnie czekają, co dalej. Chciałabym zwrócić uwagę na tytuł dzisiejszego programu. Miłość ci wszystko wybaczy. Już Hanko Orlów naśpiewała... Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Drodzy widzowie, śmiech jest podstawą udanego dnia. I właśnie dziś przygotowaliśmy dla was porcję uśmiechu. Bo jak mawiają uczeni, śmiech nie tylko czyści zęby, lecz także oczyszcza zmarszczki skórzu. Zapraszam do obejrzenia naszego programu. Sketch pierwszy. Odyseusz i Penelopa. Występują Penelopa, wierna żona Czeka ze ścierą. Podrywacz pierwszy, podrywacz drugi. Odys, heros na lekkim hobby. Rośnijcie, kwiatki kochane, rośnijcie. Już tyle lat Odys poza domem, niestety kompas w domu zostawił. I teraz gdzieś błądzi po pustyni, rozmawia z echem pośród skał. A tu chłopaki się dowiedzieli, że Odys bez kompasu i na podryw przychodzą. Lecz ja wierności muszę dochować, bo Odys strasznie kablem od żelazka naparza. Zobacz, Penelopa jest sama. Nie ma jeszcze Odysa. Może mam u niej jakieś szanse? Ty nie, ja na pewno tak. Penelopa, chodź
chodź do kina. Nie. Penelopa, nie bądź taka. Kurde, no. Penelopa, chodź na dancing. Nie. Kurde, no. Penelopa. Nie. Godzina piąta. Odys? Czy to on? 30, kiedy pochódka zagrała. Jamś jest Odyseusz, mądry i mężny. Co 10 lat do domu wraca. Kolegów z wojny musiałem odprowadzić. A który z was to moja wierna i piękna Penelopa? Wróciłeś wreszcie. Jamci twoja Penelopa. Jamci, jamci. Tyś mi? Tyś mi? Tak. A kto to? A to miejscowi podrywacze. No kurde, mogę powiedzieć, że ty hydraulicy. Penelopa, odsuń się. Odys, nie podchodź. Ja ci mówię, nie podchodź. My sami, bo ty zmęczony jesteś. Dobra. Chodź. Idziemy stąd. Nie warto. Penelopa, nareszcie razem. Odys, a ile to lat się do domu wraca? Długo, nie? To ty się włóczysz z kolegami, a ja tu usycham z tęsknoty. Jeść nie mogę. My też bez zakąszania. Odys, nie ujdzie ci to na sucho? Herosa? Ścierko! Tak przy ludziach? Do kuchni, ale już! Miłość nie jedno ma oblicze. Czasem jest to... No właśnie. Przepraszamy za usterki. Sketch drugi. Hieronim jest chory. Występują Pelargonia, Hieronim i lekarz. Hieronim popada w boleści uporczywe. Krzyżówką. No mów. Australijski nielot? Kangur. Zabrakło kratek. To chyba jednak nie to. A to? Słuchaj, potomek Murzyna i Białego? To na pewno mamut. Znowu nie pasuje. Biały nie fruwa? Pisz dróg. Nie jedna naciana tygrysa? Kropa. O nie, coś hasło się nie zgadza. Słabo idzie nam z tą krzyżówką. A ty się dobrze czujesz? Coś kiepsko wyglądasz. Oj, Matulu, jak mnie głowa boli. Gdzie? Tu. Tu jest brzuch. Widzisz, tak mnie boli, że już nie wiem, gdzie ona jest. Tu jest głowa. Tu, tu. Tu, wiesz co? To mi jednak boli brzuch. Wezwij lekarza. Lekarzu! Spróbuj przez telefon. Lekarzu! Służba zdrowia zawsze w pogotowie. To dzwoń na pogotowie. Drin, drin, pogotowie? Pogotowie, drin, drin. Hieronim jest chory. To przykre. Bardzo chory. Bardzo przykre. Bardzo, bardzo chory. To bardzo, bardzo przykre. Czy on umrze? Współczesna medycyna stwarza ogromne możliwości. A tak między nami, to jakby pani wolała? Lekarzu, ratunku! Oto wzywa mnie powołanie. Rozumiem. Proszę napisać.
pokazać gardło, otworzy pan buzię. Proszę pokazać język i zrobić tak. Co pan ze mnie wariata robi? Aż tak chory to nie jestem. To się jeszcze okaże. Tak, panie mąż, mi się nie podoba. Lekarzu, czy on wyjdzie z tego? Trzeba operować. Brzuch? Muszę to powiedzieć. Chciał pani pomóc. Trzeba operować. Ból brzucha, nie sam. Radę skorzystać z możliwości medycyny estetycznej. Czy to wstrętne, co ma pana twarzy, to od urodzenia? Tak, i nie zamierzam nic z tym robić. To część mnie i mojej osoby. Najważniejsze, że mojej ukochanej pelargonii się podobam. Panu nie muszę. Mój kochany, nie denerwuj się tak. Masz przecież słabe serce. Pa, pa. Miłość jest ślepa. Skecz trzeci. Marian i Hela oraz sąsiad. Zapraszam! Zimą sarny posiłkują się tym, co uda im się wykopać spod śniegu. Nie trudno się domyślić, że ciężkie zimy są dla tych zwierząt nie lada utrapieniem. Późnym latem i jesienią spożywają ponadto owoce drzew, dzikie owoce, jagody i grzyby. Na polach żywią się dorastającym zbożem oraz różnymi roślinami uprawnymi. No Marian, no! Co ty tak nic nie mówisz? Ty w ogóle nic do mnie nie mówisz! Ja jestem cała tak urobiona! Po pachy jestem! Ja muszę wszystko! Wszystko zawsze Hela! Sama muszę wszystko! Wyszywać, cerować, gotować! O wszystkim ja! Wieczorem to ja jestem taka urobiona, że ja se mogę na stojąco buty sznurować! No Marian, czy ty mnie w ogóle słyszysz? Czy ty mnie nie słyszysz? No, tak, tak. Ty tylko chodzisz! Do pracy i z pracy! Do pracy i z pracy! I co ja z tego mam? Marian, czy my musimy cały czas się kłócić? Cały czas tylko sprzeczki i awantury? No Marian! A! Jezus Marian! Ty mnie chciałeś uderzyć! Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, że pan przyszedł, sąsiedzie. Będę chciała prosić pana na świadka. Co się stało? Marian chciał mnie zabić. No, ja dlatego chciałam wiertarkę pożyczyć. Wiertarkę? Ja wiem, mam tylko jedną w głowie. Ja wiem, że wy jesteście w zmowie. To ja jutro przyjdę. Cześć, Maryś. Trzymaj się, stary. Marian, przeproś mnie. No czy zawsze ja muszę pierwsze wyciągać rękę? No Marian, powiedz no, przeprosisz mnie, czy mnie nie przeprosisz? Oczywiście. Nareszcie! Pierwszy raz ci się zdarzyło. No śpi, spokojnie, już nie kłóćmy się. Jutro idziesz do pracy, no. Daj, idę przełożę baterię do budzika, żebyś się nie spóźnił jutro do pracy. Pościelę nasze małżeńskie łoże i będę tam na ciebie czekała. Skecz czwarty o jakże wszystko mówiącym tytule Miłość nie jedno ma imię. Hello, witam wszystkich. Mam na imię Dawid. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tak wyglądam, jakbym był ciężko przestraszony.
Ano, w moim życiu przeżyłem niejednego stresa. Życie to stres. Stres to miłość. Miłość to ona, one, on, ono, my, wy, oni, ja, ty. A o czym to ja miałem mówić? Aha, o miłości. Miłość, miłość. Miłość niejedno ma imię. Pierwsza była starsza, doświadczona. Jak ona miała tielimienia, czy jakoś tak. To było jakieś 100 lat temu. Byłem zakochany jak wariat. Do momentu, gdy jej się dobrze nie przyjrzałem. Kobiety potrafią być odrażające. Afe! To był mój pierwszy stres. Do dzisiaj na widok wachlarza włosy stają mi dęba. Kolejny to nie był stres, tylko stresik. Malutka, śliczniutka, niewinniutka. Ała! A potworek! Moja przedszkolna miłość Zuzia. To chyba ona była moją pierwszą miłością. Ale dość już tej dziecinady. W sumie jestem już dorosłym facetem. A z moją kolejną miłością, Mariolką, było tak. Ojciec pewnego dnia przyszedł do mnie i powiedział: najlepsze kandydatki na żony to wiejskie dziewczyny. Synu, znalazłem ci narzeczoną. Ładna? I jeszcze jak, żebyś ty wiedział, jak szybko potrafi widłami słomy rzucić z furmanki. No i zaczęliśmy się spotykać, ale wstydziłem się bardzo jej psiowych tekstów. Cześć, mam na imię Dawid. Cześć, Mariolka jestem. Coś tu śmierdzi. A już ci świeże wiejskie powietrze. A co ci tam z butu wystaje? Żem z łojcem gnój od mózgi walała i żem czyściła chliwek. Patrzę, a już ta godzina i nie zdążyłam się uporządzić. Ali kawalier się nie boczy na mnie. Ładna nie jestem, bogata nie jestem, ale robotna, że hej! Szkoda mi się jej zrobiło. Namówiłem ją na wyjazd do ciotki do Ameryki, aby tam nabyła manier. A przede wszystkim nauczyła się po miejsku mówić. Po paru tygodniach dziewczyna wraca. Ja czekam na lotnisku. Ona wychodzi z samolotu i woła do mnie. Hello baby, hello baby. O, proszę, jak ładnie, mówię. A ona krzyczy dalej. Hello baby, już jestem na zas. No niestety, niektórzy są nienauczalni, ale angielskiego się nauczyła, mówi raz do mnie. I love you. Ja na to, I love you too. A ona odpowiada. I love you three. Ale to chyba nie była prawdziwa miłość, bo jak raz poszliśmy do świetlicy wiejskiej na zabawę, to okazało się, że grał tam jej były chłopak Zenek. I wtedy przeżyłem kolejnego stresa. Jednak swój do swego ciągnie. Ciężko w życiu znaleźć prawdziwą miłość. Pomyślałem o dziewczynach z miasta. Postanowiłem, że pójdę za przykładem moich kumpli ziomali, którzy zarywają laski na superbryki. Co prawda groszem nie śmierdziałem, więc kupiłem to, na co było mnie stać.
Taki bałwan, za typek. No i tak przeżyłem kolejnego podwójnego stresa. Strata dziewczyny i deski. No i do tej pory miałem spokój. Jest! Niedawno miałem farta i trafiłem szóstkę w Totka. I one się o tym dowiedziały. Orety nadchodzą! Ratujcie mnie, ludzie! Orety! Co ze mnie zrobiły kobiety? Jeść mi nie dają, spać mi nie dają, a kochać się wciąż pozwalają. Nie jem, nie piję ze złości, już tylko skóra i kości. Oj, co to będzie, gdy trzeba będzie sprostać prawdziwej miłości. Dziękujemy Państwu! To już niestety koniec naszego programu. Pragnę tylko dodać, co zapomniałam uczynić na samym wstępie dzisiejszego programu, że całość przedstawionego tu materiału została oparta na najprawdziwszych faktach. Zaręczam! Bardzo serdecznie dziękujemy! Państwo spędzili czas. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za przybycie i za to, że mogliśmy pokazać nasze przedstawienie. Z tego miejsca chciałabym jeszcze raz podziękować moim aktorom za trud, za zaangażowanie, za naprawdę ogrom pracy, który w to włożyli. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ale bardzo Wam dziękuję za ten czas, w którym ja przynajmniej mogłem odświeżyć ją. Obruszyć sobie ze zmarszków śmiechem. Dzięki Wam, bo to jednak było z czego się śmiać. Bardzo dużo tekstu, musiałyście się dużo uczyć, żeby to wszystko się tego wszystkiego nauczyć. Także dziękuję bardzo Wam i Pani, która przygotowywała, Ani, bo tu było dużo osób zaangażowanych, tym dwóm dżentelmenom. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz wielkie brawo.